Witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę pokazać takie szybkie zakupy z Rossmana, bo zrobiłam, a chciałabym już tego używać, a chciałam wam pokazać. I to tak, ani to tak, ani to tak. Jeszcze jedno, co chciałam powiedzieć, że zrobiłam sobie na telefonie listę seriali dokumentalnych na Netflixie. I chcę właśnie puścić taką serię, nie wiem gdzie mam patrzeć, czemu patrzę tutaj, taką serię z filmami dokumentalnymi, bo widziałam ich kilka i one teraz cały czas mi się wyświetlają nowe, a muszę wam powiedzieć, że Netflix jak nie umie robić niektórych filmów, to dokumenty wychodzą im idealnie, mogę powiedzieć. No dobra. Ale to nie o tym teraz. Będąc w Rossmanie, tutaj jest jedna rzecz, którą kupiłam jakiś czas temu, ale widziałam, że one cały czas są i są nawet w fajnych promocjach. Jest to szczoteczka do zębów, soniczna, Vitamiluna Plus, soniczna szczoteczka do zębów, naturalnie bielsze zęby, efekty widoczne już po 30 dniach, wodoodporna, dwa tryby pracy, wydajna, zasilana tylko jedną baterią AAA. Nasadka ochronna w zestawie. I teraz nie wiem, ile one kosztują normalnie. Mam lampę tu załączoną. Nie wiem, ile one kosztują normalnie, ale myśmy ją kupiły z Milagros, bo ja mam czarną, Milagros ma taką miętową. Tu była dwie główki w zestawie, dodatkowa główka. Ja ją włożyłam do pudełka, bo akurat pudełko miałam i chciałam wam to pokazać, jak to wygląda w pudełku. Milagros ma miętową. Czekajcie, tylko wyleciało. Wszystko wylatuje, tylko nie szczoteczka. O rany! Ja tak naprawdę w domu rzadko ją używam. Używam zwykłej szczoteczki. Tą kupiłam na wyjazdy. Milagros używa jej częściej. Tutaj jest takie coś, co otwieramy, żeby włożyć baterię. I tutaj mamy nazwę. One są takie, wiecie, wygląda jak elektryk, papieros, ale jest taka fajna. O, tak wygląda, tylko ma taką, wiecie, małą główkę, no ale te takie zwykłe elektryczne też mają małą główkę i ma bardzo twarde włosie. Ma twarde włosie, tutaj się ją, czekajcie, bo mi się wyłącza. Tutaj się ją włącza. Odgłos. Ma dwa tryby. O, mniejszy i szybszy. No, więc taka i powiem wam, że jak za takie pieniądze, no to jest ok. Jest ok. Ja mam problemy z dziąsłami, krwawią mi dziąsła i ona, no trochę mi te dziąsła tak podrażnia, więc dlatego rzadko jej używam. Mam taką szczoteczkę swoją, bardzo miękkim włosiem i do tego używam Parodontax, tak? Pasty, bo na przykład kupiłam teraz Lakalut. Lakalut to jest pasta? No dobra, myślę z tym, ale ona mi odpowiada. Ile to jest? 28 tysięcy ruchów na minutę. No i myśmy ją kupiły tanio. Teraz nie wiem, 35 zł albo 34 zł, ale na nie było prawie 50 czy więcej procent przeceny w Rossmanie. Drugą rzeczą, którą kupiła mi moja teściowa i tak mi się wydaje, że widziałam to w Rossmanie, są pędzelki Botanika, takie. I tu są dwa. Co ja wam pokazuję? Tu są dwa. I tak mi się wydaje, że kupiła je właśnie w Rossmanie. Czekajcie, czy ja je wyciągnę? Bardzo zarąbiste na prezent. One mają takie drewniane rączki i tutaj jest taki pędzelek skośny jak do eyelinera, do kresek. Taki. A tutaj jest taki języczkowy i one są tak miłe w dotyku. O, one się pylą. O, ja ich nie używam. Takie, no super są. Naprawdę takie milusie. Więc to. I one też nie są jakoś drogie, bo one coś koło 14,90 za dwa. Tak mi się wydaje.
I potem są te większe, chyba też kosztują 14,90, to już za jeden, nie? Ale, no, miłe są w dotyku, jeszcze ich nie używałam, bo mi szkoda. Następną rzeczą, Jezus, plecy mnie bolą. Następną rzeczą, którą zawsze kupuję w Rossmanie, to jest fioletowy szampon z Joanny. Teraz tego nie widać, w ogóle mam tu takie ciepłe światło zapalone, to w ogóle wygląda, jakbym miała takie miodowe włosy, ale tak naprawdę mam je białe, więc kamera przekłamuje bardzo. Znaczy białe, takie wiecie, siwe. No na pewno nie są takie jak tutaj. Nie. Więc niebieski szampon czy fioletowy? A jaki on jest szampon? Fioletowy szampon, nie niebieski. Dobra, następną rzeczą, którą zawsze kupuję w Rossmanie albo w DM-ie, to są te ich żele pod prysznic. Tutaj mamy męski. O, może nie tu. Tutaj mamy męski, a tutaj mamy, no, taki damski, powiedzmy. I ten zapach tak mnie urzekł. Ja nie wiem, co on mi przypomina. Nie mam zielonego. Znaczy, przypomina mi to z dzieciństwa. No po prostu cudownie pachnie. Jak będziecie w Rossmanie, Soft Dreams, ale niebiański zapach świeżo wypranego prania. I to mi się z takimi Niemcami z dzieciństwa kojarzyło. Pięknie. Ale wiecie co? Czy po kąpaniu chce pachnieć świeżym praniem? Ale jest tak. Ej, dziewczyny, to dziewczyny, to mi przypomina. Boże, to pachnie pięknie, chyba będę musiała iść po więcej. Następną rzeczą, którą kupiłam, jest intensywna kuracja nawilżająca do włosów 13 w jednym, do włosów mocno zniszczonych i łamliwych, nie wymaga spłukiwania. To widziałam, jakaś dziewczyna reklamowała. Teraz to niby w promocji ma być za 11,99, ja chyba kupiłam za 13,99 albo 14,99, teraz nie wiem. Ale nie używałam jeszcze. Trochę się boję, bo moje włosy, no takich wiecie, ja mam te wszystkie olejki, tam sister jakieś, te, one mi strasznie obciążają włosy. Więc trochę się tego boję. Ale to na same końcówki powiedzieli, żeby dawać. Powoduje długotrwałą poprawę struktury włosa. Formuła zawiera keratynę, olej z pestek Morelli i ekstrakt z kwiatu stokrotki. Zapewnia jedwabiste włosy, ochronę włosów przed łamaniem się, zapobieganie rozdwajaniu się końcówek, przywrócenie naturalnej objętości włosów, intensywna pielęgnacja, łatwe rozczesywanie, elastyczność, połysk, wygładzenie nierównomiernej powierzchni włosa, lśniący wygląd, większa odporność włosów, regulacja nawilżenia, poprawa struktury włosów. Wiecie co, tu niektóre to się powtarzały, tak? Umówmy się. Można by było z tego zrobić 7 w jednym. Ale jak poużywam, to dam Wam znać. Następną rzeczą, którą widziałam też na YouTubie, tak, niekiedy daje się skusić, ale takie tanie rzeczy. Jest peeling pod prysznic o zapachu kandyzowanych pomarańczy i słonego karmelu. I powiem tak, wąchałam, pachnie, no, tak jak ma, nie? Ale te drobinki, powiem Wam, ma takie średnie. A w ogóle czemu tu jest rozlane? Ale pachnie. Nie używałam, więc nie wiem. Peeling pod prysznic Isana Sweet and Salt z naturalnymi, drobnymi do masażu dokładnie oczyszcza skórę i otula ją zapachem kandyzowanych pomarańczy i słonego karmelu. Delikatne drobinki peelingujące usuwają ze skóry zanieczyszczenia i martwy na skórę. Twoja skóra staje się delikatniejsza, wyraźnie wygładzona i wygląda promiennie. Podczas kąpieli pod prysznicem przeżyj niezwykłe doznania dla ciała i zmysłów. Sposób użycia: nanieś pożądaną ilość na wilgotną skórę i delikatnie wmasuj. Dokładnie spłucz wodą. Więc zobaczymy. A, pokażę Wam jutro, powinny chyba przyjść, chyba jutro. Kosmetyki z Nakomi zamówiłam sobie w
Hebe, bo była promocja. I zamówiłam sobie je i tam też mam peeling, balsam i to wam pokażę, bo postanowiłam chyba zadbać o swoją skórę, bo ja to zawsze tak, wiecie, olewałam. Prysznic, prysznic, szybko balsam i to jeszcze, jak mi się przypomniało, ale nie zawsze. Więc teraz postanowiłam to ugryźć. Dobra, teraz tak, kupiłam Mili krem do twarzy z Bielendy. Najpierw miała ten z Bielendy. Nie z Bielendy, tylko z Baby Dream. Najpierw miała ten, ale tego nie mogłam nigdzie znaleźć. I znalazłam ten. Więc nie wiem, czy one po prostu nie zmieniły opakowania. Delikatnie pielęgnuje, chroni skórę, masło shea i pentanol. No to jest chyba to samo, tylko zmieniło opakowanie. I teraz tu jest 100 ml i tu jest 100 ml. No nie wiem. Może on jest trochę szerszy ten, chociaż nie wiem. No dobra, ale kupiliśmy, bo Milka lubi smarować sobie buźkę, więc ma taki Baby Dream. Następna rzecz, którą też widziałam na YouTubie, to na pewno znany bardzo zisany krem do skóry suchej. Krem do pielęgnacyjno-nawilżający do skóry suchej. I teraz tak, jego nie będę używała do skóry, tylko widziałam, że chyba właśnie ta dziewczyna, która polecała to, fajnie bym sobie przyłożyła, ta dziewczyna, która polecała to, polecała też to. I do kremowania włosów. I teraz tak, ja wiem jak to pachnie, bo ja już go kiedyś miałam. On kosztuje teraz, nie wiem, 12 zł albo 13. Taka duża pojemność, tu jest 300 czy 500? 500 ml. No i właśnie dziewczyna pokazywała kremowanie włosów. Ja kilka razy robiłam olejowanie włosów, ale dla mnie męczące jest zmywanie tego z włosów. Strasznie męczące. Więc, oj, teraz mi się wyłączy laptop. Więc no ciężko dla mnie jest to zmywanie, no nie lubię, więc postanowiłam, że spróbuję kremowania włosów i zobaczymy, jak to zadziała. No wiecie, ja już dawno sprawdzałam. W czerwcu tamtego roku byłam u fryzjera i tak się teraz wybieram i wybieram, więc chyba będzie, że chodzę do fryzjera raz do roku. I włosy mam naprawdę w dobrej kondycji, na to jak mam, wiecie, tyle lat rozjaśnione, ale tutaj, Jezus, ja nie mam takiego koloru, jak tutaj Wam pokazuję, no ja tutaj mam takie, no wiecie, no może nie, no białe takie, no. No dobra. No i spróbuję kremowania tych włosów i zobaczę, jak to się u mnie sprawdzi. Na pewno mówiła, że prościej jest to zmyć, więc to już jest okej. I jeszcze jedno, które teraz widziałam na YouTubie. Chłopak taki pokazywał, kosmetolog jakiś. I teraz to wszystko, poszłam tylko po to, a kupiłam to wszystko. Oprócz tej szczoteczki do zębów i tych pędzli, ale to tak, kupiłam wszystko. I pokazywał żelowe płatki pod oczy lub na linie mimiczne z Perfekty. Takie, tak one wyglądają. I one teraz są w promocji za. Nie, one chyba normalnie kosztują 3,99. Tak mi się wydaje. I co, na jedną minutę się je tylko kładzie? Zdjąć płatek z folii, umieścić płatek pod okiem lub dookoła ust, pozostawić na skórze na minimum godzinę. Boże, tu jest H. A ja na minutę. Na minimum godzinę. Może również na całą noc. O, to jest dobre. Usunąć płatek, rozsmarować esencję, nie zmywać wodą. Więc i podobno to jest super. Kurde, ja sobie dzisiaj za chwilę coś wsadzę do okaż, na pogotowie będę musiała jechać. I drugie, które pokazywał, to są takie, no, z tego co zrozumiałam, to jest taka maska, taka, jak to się mówi? Zobaczmy, może będzie pisało po polskiemu. No, nawilżająca maska na tkaninie na okolice oczu. I to jest teraz w promocji z 4,99 na 3,49. Tak mi się wydaje. I tak to wygląda. I podobno też robi cuda na kiju, więc tak, jak te, po tych dwóch maseczkach nie będę miała tu tych zmarszczek i kurzych łapek, to będzie git.
to bardzo mnie się będzie podobać. No, dobra, więc ja to już zanoszę. Zgram ten filmik i wam puszczę. I pokazywałam wam te. O Jezus, ale mi głowa zabrała. Pokazywałam wam to ostatnie zamówienie, co robiliśmy z tymi słodyczami. Jutro ma przyjść jeszcze zamówienie z takiej strony, gdzie kupowałam makaron ramen, sambalas dla mojego męża, pokażę wam, który jest dobry. No i tam ostatnio kupowałam też kupę rzeczy do sushi, ale tego już wam nie pokazywałam i robiłam sushi. Ale tych rzeczy było multum, więc chyba wstawię wam tylko zdjęcie, to co ostatnio kupiłam i pokażę to, co jutro przyjdzie. I jutro też nagram filmik z Hebe z kosmetykami na Komi. I to będzie tyle. Dobra, to widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć.